Dzień dobry Państwu. Marcin Wróbel, Jest Sprawa. W dzisiejszym programie zajmiemy się nowym zjawiskiem, jakie pojawiło się ostatnio na ulicach naszych miast. Wielu z nas używa takiego właśnie roweru jako środka transportu i rekreacji. Jednak są i tacy, dla których ten rower znaczy dużo więcej. Wszystko zaczęło się w południowej Kalifornii latem 2003 roku. To właśnie wtedy w USA pojawiły się pierwsze pogłoski na temat nielegalnych nocnych wyścigów rowerowych. Gdy latem 2004 roku uczestnik jednego z tych wyścigów zginął w wypadku, sprawą zainteresowały się media i władze stanowe. Policja wypowiedziała wojnę nielegalnym nocnym wyścigom rowerowym, podobnie jak wcześniej zrobiła to z wyścigami samochodowymi i motocyklowymi. Nie trzeba było długo czekać, by ta nowa niebezpieczna rozrywka rozprzestrzeniła się na resztę kraju. Wkrótce media donosiły o podobnych zdarzeniach na Florydzie, Teksasie, Nowym Jorku, Seattle czy nawet Waszyngtonie. Na początku tego roku nocne wyścigi rowerowe dotarły do Europy. Najpierw zadomowiły się w ojczyźnie rowerów Holandii, skąd szybko rozprzestrzeniły się na sąsiednie kraje. Najczęstszym rodzajem wyścigu jest sprint, wyścig na prostej, na 1/4 mili. Są też inne typy wyścigów, przejazd z punktu A do punktu B, okrążenia po wyznaczonym torze oraz bardzo popularny w Japonii tak zwany drift, czyli jazda w jak najdłuższym poślizgu. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy nielegalne nocne wyścigi rowerowe dotarły już do Polski. Na początek naszych poszukiwań udaliśmy się wraz z kamerą do jednego ze sklepów ze sprzętem rowerowym w Warszawie. Czy słyszał Pan o nielegalnych wyścigach nocnych na terenie Warszawy? Nie. Szczerze powiem, że nie słyszałem. Może któryś z klientów coś wspominał? Też nie. A czy może sklep w swojej ofercie posiada jakieś elementy specjalne? Nie, no my posiadamy specjalne elementy do tuningu rowerów, ale wszystko to, co posiadamy, jest jak najbardziej legalne. Bo może zna Pan miejsce, gdzie można coś takiego nabyć? Nie wiem, jakichś producentów? Producentów to przeważnie są na razie tak chałupniczą metodą robione. Takie w domu coś. Tak, tak. Gruby. Każdy sobie tuninguje na przykład różne rzeczy. Czy przychodzący do Państwa sklepu klienci nie pytają się o tego typu elementy do rowerów? No od ostatniego czasu powiem szczerze, że coraz częściej. A czego najczęściej szukają? Jakich części? Najczęściej się tuninguje w takim rowerze? Zależy co kto lubi. Każdy ma swój styl z nich. No niektórzy pytają o koła różnego rodzaju. A w takim razie, co by Pan zaoferował do tuningu właśnie jubilata z 85 roku? Może jakieś super koła? Znaczy nie, większe, mniejsze? Bardziej agresywne, z agresywnym bieżnikiem. Żeby nie, co, zwiększyć przyczepność? Tak, rowerem? Dokładnie. O plus na przykład zamontowania przerzutki. Może zwiększenie ilości szprych w kołach coś by mogła pomóc? No, szczerze, to akurat to tak średnio pomaga. Czyli to tak raczej w kategorii... W kategorii już lansu. Wizualnie, tak? Jakbym tak, chciał... Tak, tak. To jeżeli można sobie jeszcze trochę lansu dorzucić do roweru, jakiś róż na przykład. A czy tak zmodyfikowanym jubilatem dalej będę mógł spokojnie przemieszczać się po mieście, czy pierwszy napotkany policjant już mnie aresztuje, zabierze mi rower? Nie, jeżeli ten rower będzie po prostu zrobiony na przykład u nas, ten sprzęt jest renomowanych firm, nie jest żadny tam robiony chałupniczo przez kogoś, tak, no to jak najbardziej. Wizyta w sklepie rowerowym nie zbliżyła nas do organizatorów i uczestników nielegalnych nocnych wyścigów rowerowych. Ale udało nam się ustalić, że po pierwsze, sportowe modyfikacje rowerów nie są niczym nowym. Po drugie, istnieje szereg firm zajmujących się tak zwanym tuningowaniem rowerów. Oraz, że po trzecie, te modyfikacje są coraz bardziej popularne. Oznaczałoby to, że być może mamy do czynienia z rozwojem podziemia nielegalnych wyścigów rowerowych. Dalsze poszukiwania chcemy się kontynuować w internecie. Niestety, bez większych rezultatów. Trafiliśmy na informację, że takie wyścigi są organizowane za granicą. Udało nam się znaleźć kilka filmów zrobionych przez uczestników takich wyścigów, ale niestety nie udało nam się nawiązać tą drogą kontaktu z nikim, kto mógłby wprowadzić nas w świat nocnych wyścigów. Postanowiliśmy udać się na masę krytyczną i tam szukać odpowiedzi na pytanie, czy nielegalne nocne wyścigi rowerowe dotarły już do Polski. Czy słyszałeś może o nielegalnych wyścigach na ćwierćmili rowerowych?
A jakby... Ani o ćwierć mili rowerowych, ani o nielegalnych. Nie, nie słyszałem. Nie, jeszcze nie. Nie. Na rowerach? Na rowerach, tak. To może krótszy dystans, nie? Mnie na 8 mili. Nie. A czy byś chciał brać w czymś takim udział, jakbyś miał szansę? Czy bym wziął w tym udział? Tak. No pewnie tak, no ale to rower byłby do tego potrzebny. Nie. Dobry rower. To było trzeba na klasy podzielić różne. Nie wiem, wiekowe... Nie, wiekowe też, no. Po rowerze, tak? A jakbyście mieli szansę, to czy byście wzięli w czymś takim udział? Nie, nie. Ćwierć mili? Nie. No może trochę krótszy dystans, bo to jest jednak długi odcinek ćwierć mili, więc... Nie wiem, jedną ósmą... Nie, jest takim amatorem, że nawet w amatorskim wyścigach nie biorę udział. Nie wiem, może i tak. Dlaczego by nie? Ale no. Co, o tej porze tak jak teraz, czy o jakiejś bardziej ludzkiej? No, albo takiej, albo może być równie dobrze, nie wiem, w dzień, gdzieś na jakiejś takiej spokojniejszej drodze. Tak, bardzo chętnie. Przepraszam, czy słyszałeś coś może o nielegalnych wyścigach na ćwierć mili na rowerach? Tak, coś tam słyszałem. W sumie od niedawna zajmuję się tym. A czy mógłbyś nas jakoś wprowadzić w to środowisko? Bądź, nie wiem, wskazać miejsce, gdzie takie wyścigi się odbywają? Wiesz, sam nie biorę w tym udziału, ale znam paru ludzi. Sam stoję raczej i się przyglądam, ale nie wiem, da się coś załatwić. To może jakieś namiary do tych ludzi? Słuchaj, to jest nielegalne, namiarów dać ci nie mogę. Ale dajcie mi swój numer, ja do was zadzwonię. A czy istnieje możliwość, żebyśmy, nie wiem, przyszli z kamerą, jakoś tak... Wiesz, kamera nigdy nie była mile widziana, ale kurwa, jakieś twarze tu wycinacie, będzie dobrze. W końcu po miesiącu dziennikarskiego śledztwa udało nam się trafić na trop nocnych wyścigów rowerowych. Nasz informator tydzień później umówił nas na nielegalny wyścig ulicami Warszawy.